Ponad 1000 zgonów. Tak źle nie było od początku pandemii, i Rosja. Rekordowo wysoki przyrost zgonów na COVID-19, zmarło 1028 chorych. Rosja zanotowała w środę rekordowo wysoki dzienny przyrost zgonów na COVID-19, zmarło 1028 osób cierpiących na tę chorobę, wynika z danych Rosyjskiego Sztabu Operacyjnego do Spraw Walki z Koronawirusem. W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 34 073 nowe zakażenia koronawirusem, z czego w Moskwie 5 847. Moskwy do spraw rozwoju socjalnego Anastasii Jarakowa podkreślił, że sytuacja epidemiczna w rosyjskiej stolicy pogarsza się już 5. Tydzień z rzędu zachorowalność wzrosła o 30%. Jak podkreśliła, nigdy wcześniej wzrost liczby zakażeń w Moskwie nie był tak szybki. We wtorek mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem zalecił, by mieszkańcy Moskwy w podeszłym wieku i niezaszczepieni przeciw COVID-19 pozostali od 25 października w domach. Pracodawcy w Moskwie mają przenieść na pracę zdalną co najmniej 30% pracowników, jak i wszystkich pracowników w wieku powyżej 60 lat. Z tych wymogów zwolnieni są lekarze, pracownicy przemysłu obronnego i osoby, których obecność jest kluczowa w zakładzie pracy. Z pracy zdalnej zwolnione są także osoby zaszczepione i te, które już przeszły zakażenie koronawirusem. Wymogi te obowiązują do 25 lutego 2022 rok. Rakowa oświadczyła, że obostrzenia te dotkną około 1,9 milionów osób starszych i około 600 tysięcy osób chorych przewlekle.